24 czerwca w Muzeum Pracowni Literackiej Arkadiego Fidlera w Puszczykowie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody bursztynowego motyla za najlepszą książkę podróżniczą roku. Spośród 101 tytułów zgłoszonych do tegorocznej już 24 edycji jury wybrało książkę Małgorzaty Reimer pod tytułem Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii. Statuetkę motyla ufundowaną przez gminę Puszczykowo i wykonaną przez pracownię Wojciecha Kruka oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez marszałka województwa wielkopolskiego wręczali burmistrz Puszczykowa, przedstawiciel marszałka, dyrektor wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz Marek i Arkadi Fidler. Bardzo serdecznie witamy Państwa na dzisiejszym 24. z kolei już uroczystości przyznania statuetki bursztynowego motyla oraz nagrody pieniężnej ufundowanej przez marszałka województwa wielkopolskiego. Tak się składa, że to 24 spotkanie przypada na dzień 24 czerwca. No świetnie. To był bardzo ciekawy czas i intensywny, i sam ten proces pisania miał wiele odsłon. To znaczy pierwszy rok to było właściwie tylko rozpoznanie i różnego rodzaju frustracje i próby też znalezienia jakiegoś takiego punktu zaczepienia do opowiedzenia tej historii o Albanii. Dopiero w drugim roku zdecydowałam, że będę pisała właśnie o komunizmie, bo zobaczyłam cały potencjał tych opowieści. Ich niezwykłą wartość przez to, że to były historie ekstremalne, one i dużo mówiły o człowieku i miały niemalże wartość literacką. Także ja z jednej strony oczywiście byłam na to wyczulona jako reporterka, z drugiej strony jako pisarka. A potem ten trzeci i czwarty rok to było już tylko zbieranie materiałów i szukanie odpowiednich osób, które też miałyby w sobie pewną wrażliwość, które byłyby gotowe mi zaufać, które miałyby też w ogóle w jakiś sposób przepracowaną przeszłość, na tyle, żeby byli w stanie opowiedzieć tę historię swojego życia ze wszystkimi jej warstwami. Nagrodzona książka Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Małgorzata Reimer otrzymała paszport politki, a książka jest nominowana do Nagrody Literackiej Nike.